23-latka do kontroli drogowej zatrzymano w centrum miasta. W trakcie legitymowania funkcjonariusze zauważyli w pojeździe mężczyzny odzież posiadającą zabezpieczenia antykradzieżowe. Mężczyzna przyznał, że chwilę wcześniej dokonał jej kradzieży w jednej z galerii handlowych. Były to przede wszystkim buty i bluzy o łącznej wartości ponad 700 zł. Jak się okazało, to nie było jedyne wykroczenie młodego lubinianina. Zachowanie mężczyzny wskazywało, że może być pod wpływem środków odurzających. Przypuszczenia policjantów sprawdziły się po przeprowadzonym badaniu na zawartość narkotyków w organizmie mężczyzny, które dało wynik pozytywny. Ponadto funkcjonariusze ustalili, że podejrzany nie powinien kierować swoim samochodem, gdyż nie posiada uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi. 23-letniemu mieszkańcowi Lubina grozi teraz do 10 lat więzienia.